Witam Państwa na debacie Nowej Konfederacji i Klubu Jagiellońskiego. Debata organizowana jest wokół tematu miesiąca Nowej Konfederacji, czyli przemian, jakie niesie rewolucja cyfrowa. Ja nazywam się Jakub Lipiński, jestem szefem Rady Klubu Jagiellońskiego, a dzisiejszymi naszymi gośćmi są profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca społeczny prezydenta Rzeczypospolitej, autor książki Cyber kontra Real, którą tutaj mamy wystawioną i można też nabyć. Jest z nami także Jacek Dukaj, pisarz, publicysta, autor powieści fantastycznych. Pan Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta, prezes zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego. I pan Przemysław Gębala, fizyk teoretyczny, przedsiębiorca, publicysta. Szanowni panowie, mamy wojnę na granicy, mieliśmy teraz kilkuletnią pandemię, mamy kryzys gospodarczy, mamy szalejącą inflację, ale dzisiaj zdecydowaliśmy się rozmawiać o trochę innym temacie, który, jak rozumiem, jest jeśli nie nawet mniej ważny, to może nawet ważniejszy. I chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Przemysława Gębali na kanwie tekstu, którego jest oparty temat miesiąca Nowej Konfederacji. Jest to esej pod tytułem Cyfrowy wzmacniacz chaosu. Czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na temat tego eseju, a też tego eseju Ponowoczesność? Tak jakby wprowadzając nas w temat. Znaczy ja się może odniosę do tego, co pan powiedział, że tutaj mamy pandemię, mamy wojnę, mamy inflację, mamy to, mamy tamto. No ale są pewne tematy, które trzeba po prostu poruszyć. No to wszystko ze sobą związane. To, że mamy wojnę, że mamy inflację, że mamy pandemię, jest i że w ślad za tym są pewne kaskady po prostu zdarzeń, które bardzo mocno dotykają nas i społecznie, i ekonomicznie, no mają swoje, jak sądzę, bardzo mocne umocowanie w cyfrowej rewolucji. Zdajmy sobie sprawę z tego, że nasz świat, świat ludzi jest napędzany informacją. Świat ożywiony napędzany jest informacją zawartą w genach, w sieciach genowych. Tam ta informacja się rozwija, się manifestuje. Natomiast nasz świat ludzi jest napędzany po prostu informacją i wzajemnymi adaptacjami, które sobie przekazujemy, będąc węzłami sieci przyrodowej świata. A cyfrowa rewolucja bezpośrednio oddziałuje na to, że tych informacji jest coraz więcej, że potęgowo wzrasta ich ilość, że tak naprawdę to jest rzeczywista rewolucja. Niektórzy autorzy przyrównują tą rewolucję cyfrową do podobnej rewolucji informacyjnej, dosyć dobrze udokumentowanej historycznie, czyli do wynalazku druku niejakiego Gutenberga, który to wynalazek druku doprowadził w jakiejś formie do rozprzestrzeniania się idei pomiędzy znacznie większą ilość osób, przez to, że książka staniała i stała się porównywalna, czyli to nie były po prostu rękopisy z dopiskami jeszcze autorów, którzy rozwijali pewne idee prezentowane po prostu w książkach, ale stała się dobrem powszechnym porównywalnym. No, w efekcie wynalazku Gutenberga czy jako pewnego rodzaju po prostu konsekwencja. Mieliśmy stulecie wojen po prostu religijnych w Europie, no i oświecenie jako pewien prąd intelektualny, który dążył do ogarnięcia tego chaosu, w którym ludziom trudno się było wtedy odnaleźć.
I mamy do czynienia w tej chwili z podobną sytuacją. Czyli jest bardzo dużo informacji, znacznie więcej niż ludzie są w stanie z tymi umiejętnościami, które mają, z tymi możliwościami, które mają, zracjonalizować. I te informacje bezpośrednio oddziaływują na nasz umysł. Z jednej strony mamy umysły wykształcone jeszcze, tak jak mój, czy myślę tutaj rozmówców, w erze przed cyfrową rewolucją, która zaczęła się gdzieś pod koniec lat 60. Na te umysły działają przede wszystkim emocje, które są takim najbardziej widocznym skutkiem tej cyfrowej rewolucji, mediów społecznościowych, tego, w jakiej formie ludzie z tych mediów po prostu korzystają i jak to te media i te interakcje po prostu między ludźmi na ich umysły oddziaływują. Ale znacznie głębsze skutki cyfrowa rewolucja wywiera na kształtujące się dopiero umysły, czyli umysły ludzi młodych. No, jako rozwijający się ludzie dokonujemy autokonstrukcji naszych umysłów poprzez relacje z otoczeniem, z innymi umysłami. W konsekwencji, jeżeli ilość tej informacji, ilość kontaktów i ilość możliwych, a być może koniecznych adaptacji po to, żeby wybrać swoją własną, indywidualną strategię behawioralną, spozycjonować się w otoczeniu i starać się jak najlepiej wykorzystać swoje własne po prostu talenty, wszyscy robimy, ale nadmiar informacji wcale nie musi być rzeczą dobrą. Z nadmiarem informacji, znaczy samo słowo nadmiar informacji niesie ze sobą fakt tego, że tej informacji jest więcej niż na tym poziomie, który mamy, cywilizacji i kultury, potrafimy sobie po prostu z nią poradzić. W związku z tym to uderza w nas indywidualnie, ale to również uderza w nas zbiorowo, ponieważ ten poziom usieciowienia społecznego, czyli wzajemnych połączeń, który jest w tej chwili, jest znacznie potęgowo większy niż był w przeszłości. Niall Ferguson w swojej książce Rynek i ratusz dochodzi do bardzo ciekawych konkluzji. Mianowicie w konkluzji tej książki mówi o tym, że we współczesnym świecie zderza się bezskalowość sieci powiązań społecznych, możliwa dzięki cyfrowej po prostu rewolucji, z hierarchicznymi, z natury rzeczy, sieciami władzy. I w efekcie władza i społeczeństwo są na etapie w tej chwili ponownego układania wzajemnych relacji, ponieważ charakter sieci połączeń ma swoje konsekwencje w relacji między władzą a społeczeństwem. Panie profesorze, czy pan się zgodzi z taką myślą, że cyfrowa rewolucja jest w jakiś sposób podobna, czy tak ma takie samo znaczenie jak wynalezienie druku? Czy to jest tego typu wydarzenie? Prasy drukarskie, tak. Proszę państwa, chcę powiedzieć, że ja przeczytałem kilka tekstów pana Przemysława i one są mniej banalne niż to, co pan nam na wstępie dzisiaj powiedział. I naprawdę warto czytać teksty pana Przemysława. Sądzę, że w grę wchodzą zmiany znacznie głębsze i tego typu porównania niepotrzebnie uspokajają, bo to są porównania, że każda technologia musi mieć okres dojrzewania i oswojenia, dopasowania do człowieka, do struktur, że było w dziejach pełno w reakcji na to nowe apokaliptycznych wizji. Ta cała narracja uspokaja, bo nie docenia elementów, które w tekstach pana Przemysława są, mianowicie szybkości, głębokości, wszechogarnialności tych technologii. To wywołuje nową jakość. Ja bym proponował, żeby punkt ciężkości zgodny z tekstami wszystkich panów, bo ostatnie dni czytałem, żeby sobie przypomnieć pewne myśli. Wywiad w Znaku polecam w jednym z ostatnich numerów z Jackiem Dukajem. Przypomniałem sobie tekst o punkcie nomo,
redaktora Bendyka, pana po nowoczesność przeczytałem, oczywiście poza tekstem zadanym na dzisiejsze zajęcia. I proponowałem, żeby punkt ciężkości bo ustawić tak. Problemem jest pytanie o to, czy w ogóle jeszcze istnieje ludzka podmiotowość. To znaczy, weźmy to w wersji trywialnej, czy jesteśmy w stanie tu, czy gdziekolwiek indziej na planecie, wydyskutować jakąś ścieżkę wyjścia na prostą w sytuacji, gdy ewidentnie jesteśmy na wirażu. Możemy spać. To jest pytanie o podmiotowość. Jak rozumiem myślenie Jacka, Jacek jest tutaj swego rodzaju fatalistą, zakłada, że technologia jest zmienną, niezależną, że nauka, coś... Nauka, fizyka, podstawy rzeczywistości. Tak, technologia jest pochodną. Tak, okej, tak, okej. Okay. Że mamy do życia coś, co nazywasz logosem i ten logos działa jak jakieś takie koło historii i w najlepszym razie możemy powtórzyć, oczywiście analogie mają swoje granice, formułę Piłsudskiego sprzed II wojny, koło historii wstrzymałem na chwilę, ale tak naprawdę to koło pójdzie i tak dalej. I teraz mamy, pójdzie nie do końca wiadomo gdzie. Czyli to jest tak, jedno założenie jest takie, że tak naprawdę podmiotowości nie mamy i w istocie rozumiem, że te wszystkie dyskusje i teksty to jest forma jakiejś ludyczności po prostu. Jeśli poważnie traktować to, co mówisz. Ale jeśli przyjmiemy założenie, że istnieje jakiś obszar podmiotowości, prawdopodobnie nieduży, ale na tyle istotny w sensie systemowym, że daje możliwość przesterowywania systemów społecznych, włącznie z systemem globalnym, to teraz pytanie jest, jak te ramy podmiotowości by nakreślić. Ja mam wrażenie po licznych namysłach, że to się sprowadza do dwóch dylematów. Czy ten proces, który postępuje, będzie miał charakter gotowania żaby, to znaczy, jakby jeszcze pierwsze założenie, czysto racjonalnymi argumentami nie sposób przekonać kluczowych grup interesów i nie sposób odwrócić inercyjnej dynamiki innych procesów, które nie są w interesach zakotwiczone, na przykład dynamikę pewnych światopoglądów, ideologii. Założenie jest takie, racjonalną argumentacją, czyli odwołaniem się do rozumu oświeconego nie można z tego wirażu nas wyprowadzić. Wyprowadzenie, racjonalny argument trafi do ludzi tylko wtedy, kiedy staną w obliczu wstrząsu, który wymusi głębokie przemodelowanie myślenia. I teraz w tej perspektywie mamy takie oto ścieżki. Albo te procesy, można by długo o nich mówić, ale to jest wszystko drugorzędne. Będą miały charakter gotowania żaby, to znaczy nie pojawi się wstrząs, który pełniłby funkcję przebudzenia i z repozytorium możliwych strategii naprawczych byśmy jakąś zastosowali, bo każda z nich wymagająca głębokiego przesterowania wymaga ogromnej mobilizacji zasobów, chociażby emocjonalnych. Czyli jeśli wszystko się będzie rozgrywało w procesie gotowania żaby, ktoś przejmie nad tym wszystkim kontrolę, w ogóle się nie zorientujemy, czy jest to człowiek, czy to jest sztuczna inteligencja, czy jakakolwiek inna siła. Albo nastąpi wstrząs. I wstrząs może być dwóch rodzajów. Taki wstrząs, pęknięcie, które rozwala ludzką cywilizację w ogóle i z poziomu, jeśli istniejemy dalej, to z poziomu cywilizacji nabudowanej technologicznie musimy ześlizgiwać się ileś szczebli niżej, bo wstrząs, pęknięcie jest poza naszymi zdolnościami regulacyjnymi reagowania, albo, i to jest ten scenariusz pozytywny, wstrząs jest potężny, jeszcze dwa słowa o tym, jaki musi być, zanim skończę, wstrząs jest potężny, ale nie niszczy ludzkiej cywilizacji na tyle, że możemy dalej działać i reperować. Jest potężny na tyle, że ludzie trzeźwieją, widzą, zaczynają rozumieć te procesy, o których pan mówi i pisze i zarazem mają zdolność podmiotowego korygowania. Bo wstrząsy ostatnich lat, 2007, wstrząs 8, wstrząs finansowy, pandemia, inflacja, wojna na Ukrainie, są wszystko za słabe wstrząsy. Jest za mało krwi, za mało cierpienia, żeby władcy mediów wywarli wpływ na polityków i na masy, żeby dokonać głębokiego rachunku sumienia. Czyli
spór powinien się jakby toczyć o to, czy jeśli zaistnieje wstrząs, który nie rozwala do końca cywilizacji naukowo-technicznej, ale jest wystarczająco silny, że ludzie są gotowi do wyrzeczeń, że jesteśmy gotowi przemodelować nasze myślenie, strategie inwestycyjne, finansowanie kierunków badań i tak dalej, to czy wtedy będą istniały ogniska podmiotowości, które będą w stanie nabrać efektu grawitacyjnego w stronę właściwą? Dziękuję. Panie Jacku, został pan już wywołany do odpowiedzi. Wstrząs, gotowanie żaby, czy może jakieś inne scenariusze? Ja nie wiem, czy my mówimy o tych samych poziomach rzeczywistości, bo ja rozumiem, że większość tych postulatów, analizy rzeczywistości, to przeprowadził poseł Zubertowicz, dotyczy rzeczywistości społeczno-politycznej, kulturowej. A ja się odwołuję do tego, jaka jest sama natura rzeczywistości. O tym wstrząsie powiedzmy, że wszystko przebiegło w idealnym scenariuszu. Mamy inaczej ustawione podmiotowości w sensie dystrybucji kapitału, dystrybucji władzy w mediach i tak dalej. I co? I ordynujemy, żeby naukowcy odkrywali co innego? Przecież oni nie będą w stanie odkrywać coś innego niż co już było im dane do odkrycia przedustawnie, prawda? Możemy co najwyżej zakazać im na jakiś czas, żeby nie odkrywali czegoś tam. Ale to jest rozwiązanie czasowe. Potem mija ten czas i znowu co odkryją, to co mają do odkrycia. Albo też jakaś konkurencja gdzie indziej, która chciała będzie wyzyskać tą przewagę, która daje im tą wiedzę, ta wiedza i tak to odkryje. W tym modelu jest założenie, że siły na przykład rynkowe, że siły światopoglądowe w ogóle nie mają wpływu na to, jakimi drogami intelektualne penetracje naukowe. Mają, ale to jest wpływ krótki. W tym sensie, że one są w stanie na jakiś czas, pokolenie, dwa, przekierować finanse do odkrywania innych rzeczy, skupienia się na innych technologiach, na innych polach naukowych, ale w końcu każda możliwa wiedza o rzeczywistości zostanie odkryta. I tu są tylko, jak parokrotnie mówiłem, dwa możliwe wyjścia z tego labiryntu dla nas, jeżeli chcemy zachować tą głęboko rozumianą podmiotowość. To nie jest tak, że jestem jakimś adwokatem tej analizy, po prostu doszedłem do niej na zasadzie desperacji. Nie widzę innego wyjścia. No? Więc albo zanegujemy sam fakt, że istnieją obiektywne prawa natury i musimy wrócić do tego modelu, w którym te prawa stwarzamy, odkrywając, i wtedy my zachowujemy podmiotowość jako ci, którzy odkrywając je, wynajdują je. Ci nie istnieją uprzednio. Ja, ponieważ jestem tym naukowcem, odkryłem to, gdy przed innym naukowiec odkryłby coś innego. Wtedy ja mam tą podmiotowość, prawda? Albo też zanegujemy sam mechanizm konkurencji, który nie jest mechanizmem ludzkim, występuje w przyrodzie na wielu różnych poziomach, takim, że tak zanegujemy, że w przebiegu bardzo długofalowym, na milenia, możemy zagwarantować, że nie pojawi się taka presja, która zmusi kogoś innego, mojego konkurenta, do wykorzystania tego, czego ja się powstrzymywałem od odkrycia. Bo jeżeli ta presja będzie istniała, to tak czy owak ten mechanizm zmusi do odkrycia i wykorzystania wszystkich istniejących pól wiedzy o prawach rzeczywistości. Więc jedno z dwojga. Albo rzeczywistość obiektywna nie istnieje i my te prawa stwarzamy, prawda? Albo negujemy absolutnie, w sensie nieskończoność mechanizmu konkurencji. To bardzo proszę podać inne rozwiązanie. Nie, choć są różne nurty konstruktywizmu, teraz z mniejszym zapałem, ale 20 lat temu z wielkim zapałem rozwijane, które sugerują, że między skrajną opcją jakiegoś idealizmu, subiektywizmu, wolontaryzmu ontologicznego, a biernym odczytywaniem, jaki jest świat, w zależności od tego typu, w jakie typy strategii poznawczych jesteśmy uwarunkowani, jakby końcowy efekt poznawczy w postaci teorii jest rezultatem pewnej interakcji między cechami i strategiami podmiotu poznającego i jakiejś tam rzeczywistości. Ja się z tym zgadzam, ale te sformułowania teoretyczne, one też podlegają potem konkurencji, bo ktoś przychodzi następny i formułuje trochę inaczej tą teorię. Tak. I widzimy, która lepiej działa. Tak, ale teoria Darwina, która głęboko przenika myślenie wielu kreatywnych umysłów, jest tylko też pewną metaforą poznawczą, która nie musi być końcem tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie. Ale ja nie uważam teorii Darwina za takie twarde prawo natury jak E równa się MC kwadrat. To ja bym się też zgodził, że to jest w dużym stopniu opisowe. To nie jest Przed Einsteinem też byli tacy, którzy myśleli, że już dotarliśmy do twardej matrycy rzeczywistości i
głębiej nic nie można robić. Dokładnie, to jest mój pogląd, że postępujemy przez wypieranie mniej szczegółowych, mniej ogólnych teorii przez bardziej ogólne, mniej akuratnych przez bardziej akuratne, ale ten kierunek jest ustawiony przez samą rzeczywistość. Akurat to jest taki konkurencyjny myśl w pana. Ja myślę, że pana sformułowanie problemu, które jest duży nacisk położony na złożoność, ono dokłada następny poziom trudności dla przeprowadzenia tego typu rewolucji o podmiotowość, ponieważ nawet gdybyś zaszył te wszystkie pozytywne scenariusze, to przez samą tak złożoną naturę rzeczywistości żaden podmiot nie będzie miał tej mocy agencyjnej. Chyba że się mylę w opisie tego, co pan przedstawił w tekście. Znaczy, no generalnie rzecz biorąc, ja się zgadzam. To Norbert Wiener i Stanisław Lem kiedyś napisali, że im bardziej po prostu złożony system, tym częściej pojawiają się w nim szumy losowe. Czyli kaskady po prostu zdarzeń, które jeżeli cały system jest skonstruowany w sposób kruchy, czyli nie wytłumia tych kaskad, tylko jest możliwy ich po prostu rozwój, aż osiągną skalę całego systemu, doprowadzając po prostu do jego uproszczenia, do jakiegoś przejścia fazowego, do jakiejś katastrofy, no to tak będzie. I tutaj ten scenariusz gotowania żaby w ogóle nie wchodzi w rachubę, bo można sobie wyobrazić, że ktoś próbuje, wykorzystując zdobycze cyfrowej rewolucji, jakoś zaaranżować sytuację. Ale to jest poza czyimkolwiek zasięgiem. Jeszcze system się uprości. Chciałbym jeszcze oddać głos panu Edwinowi tutaj w ramach też wprowadzenia tak naprawdę do tego i czy wszystkie wątki na pewno złapaliśmy. No nie wszystkie i nie złapiemy wszystkich, nie ma takiej szansy przy złożoności zagadnień, jak to sobie postawiliśmy. Ja jeszcze próbuję inną perspektywę wprowadzić, tak żebyśmy, skomplikując pewno ten cały opis, ale jednak też, znaczy tu jestem zgodny z jedną z głównych tez pana Przemysława Gębali, a z jedną bym polemizował. Ta zgodność no to polega na tym, że rzeczywiście połączenie różnych zjawisk, znaczy nie możemy oddzielić wojny w Ukrainie od innych zjawisk tego świata z cyfryzacją włącznie jako aspektem. Natomiast to, z czym się nie zgadzam, no to czy bym inaczej akcent na pewno rozłożył, no to jednak nie informacja napędza cywilizację, tylko ta wojna pokazała, czy uświadomiła nam do bólu, ale przypomniał już tak naprawdę kryzys 2007 roku Stanach Zjednoczonych, najpierw tych kredytów śmieciowych i później kryzys finansowy, że świat napędza energię, cywilizację napędza energię i ona jest jednak podstawowym, że tak powiem, zasobem, o którym zapomnieliśmy z jednego dziwnego względu, że współczesne głównego nurtowe teorie ekonomiczne nie uwzględniają materialności gospodarki, po prostu pomijają, traktują surowce jako coś danego, energia, ponieważ była tania, no to w ogóle sektor energetyczny w zaawansowanych gospodarkach to jest 2%, 3% gospodarki, bo było traktowane jako coś, co nie ma znaczenia tak naprawdę, mimo że ma znaczenie fundamentalne dla funkcjonowania. Po prostu każdy może się przekonać, jak nie dostarczy energii, co się z nim będzie działo. Tak jest z każdym organizmem, a wraz z rosnącą złożonością tej energii trzeba coraz więcej, a nie coraz mniej. I teraz nie znaczy, że informacja nie ma znaczenia, oczywiście informacja jest aspektem materialności świata. Jest czynnikiem antyentropowym, który powoduje, że po prostu efektywnie tę energię możemy wykorzystywać do po prostu zarządzania złożonością systemów takich jak społeczeństwa czy całe cywilizacje. I problem polega teraz na tym, no, że ta właśnie wojna uświadomiła, że my mamy problem nie z rewolucją cyfrową tak naprawdę, tylko to, że ta rewolucja cyfrowa nie rozwiąże nam podstawowego problemu, jakim jest no, terminalny kryzys termodynamiczny polegający na tym, że kończą nam się zasoby energii potrzebne do tego, żeby utrzymać cywilizację na tym poziomie złożoności, jaki sobie wymyśliliśmy. Zresztą o tym pan profesor Gębala dobrze pisze, ale pytanie jest, czy my mamy alternatywny model cywilizacyjny, który umożliwiłby funkcjonowanie tej liczby ludności, którą mamy już w tej chwili, czyli ponad 8 miliardów, z prognozą jej wzrostu, stabilizacji na poziomie tam poniżej 10 miliardów, mniej więcej w okolicy 60 roku, prawda? I to, bo żeby zapewnić te przetrwanie takiej liczby ludności, no, dotychczasowe modele
gospodarowania, wytwarzania dóbr potrzebnych do tego, wiemy, że są po prostu nie do utrzymania. To znaczy mamy tu pewne rozbieżność możliwości zasobów materiałowych, chociażby jakim dysponuje planeta, energetycznych i tak dalej. Problem jest jeszcze poważniejszy, nie tylko samego takiego bezwzględnego rachunku termodynamicznego, bo coś zasadniczego dzieje się w systemie. Od jakiejś olbrzymiej rewolucji cyfrowej mamy i też rewolucji naukowej ciągle trwającej, bo trzeba pamiętać, że co 12 lat podwaja się ilość wiedzy naukowej, mierząc liczbę publikacji. To jest fakt, który, znaczy proces, który trwa praktycznie od początku rewolucji naukowej, od końca XVII wieku. I ta liczba, ilość wiedzy się podwaja, natomiast teraz niedawno była taka bardzo ciekawa analiza w Nature, zrobiona metodami analizy dużych zbiorów danych na milionach publikacji. Maleje gwałtownie liczba istotnych odkryć naukowych. Znaczy jest inkrementalny przyrost wiedzy, natomiast nie ma tych istotnych, no właśnie przysłowiowych odkryć na miarę Einsteina czy Plancka i tak dalej. Coś tu się zatkało. W efekcie też nie ma, wbrew pozorom, jak mówimy o rewolucji cyfrowej, to oczywiście jesteśmy pod wrażeniem tu dynamiki zmiany. O tym. Natomiast generalnie jest kryzys innowacyjności, jeżeli będziemy mierzyć takimi wskaźnikami, nie jak liczba patentów, bo Chińczycy są w stanie dowolną liczbę zgłosić, prawda, a własnych, oryginalnych i skopiowanych i tak dalej, ale ta liczba będzie rosła nam wykładniczo. Natomiast mierząc materialnymi wskaźnikami, jak wzrost produktywności pracy. No to w Stanach Zjednoczonych, ośrodku rewolucji cyfrowej, mamy najniższą dynamikę wzrostu produktywności od wojny. Coś się stało, na czym Amerykanie się zastanawiają, o co chodzi. Mamy od 2000 roku mniej więcej wzrost, znaczy spadek efektywności wykorzystania materiałów. Powinno być inaczej. Mówimy cały czas i najlepsi optymiści mówią, że właśnie ta rewolucja spowoduje decoupling, tak? Czyli odłączenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania materiałów. Nic takiego się nie dzieje, przeciwnie. Mamy malejącą efektywność wykorzystania, w dużej mierze dzięki temu, że przemysł przenieśliśmy do krajów o niższym poziomie technologicznym i właśnie załamała się produktywność materiałowa. Będzie relokalizacja przemysłu, reindustrializacja w krajach, no to być może tu się coś zmieni, ale na razie takie są fakty. Takie są fakty, że po prostu dotarliśmy, że zamiast postępu i rewolucyjnych zmian o charakterze postępu technologicznego w tak zwanej realnej części rzeczywistości gospodarki, mamy regres. No i, i pytanie, czy jesteśmy w stanie z tego regresu wyjść. No, analizy, te, które by uwzględniały, że celem jakiegoś funkcjonowania, powiedzmy cywilizacji globalnej, jeżeli ją tak potraktujemy, jest zapewnienie jakiegoś standardu funkcjonowania wszystkim jej mieszkańcom, a nie tylko wybranej fragmentowi, to miliardowi zwanemu umownie globalną północą, no to się nie spina. To nie spina się, bo na przykład zapewnienie minimum energetycznego mieszkańcom Afryki, w których 600 milionów ciągle nie ma dostępu do prądu, czy więcej, 800 prawie milionów zdaje się, nie ma dostępu do stałego dostępu do prądu, oznaczałoby konieczność zwiększenia zużycia materiałów z obecnych 100 gigaton do 500. To jest po prostu, a już żyjemy ponad możliwości, że tak powiem, reprodukcji czy rekonstrukcji środowiska przy tym zużyciu materiałów, jakie mamy dzisiaj. No więc to są rzeczy, które niestety na razie nie są nadzieje części, ale tu, że rozwój sztucznej inteligencji, systemów wspomagania badań poprzez systemy sztucznej inteligencji przyspieszy tutaj coś, ale biorąc pod uwagę dynamikę i szybkość, z jaką potrzebujemy nowych rozwiązań, no to wiemy, że tak technologia nie działa, że ten postęp materialnej części gospodarki zajmuje dekady, a nie lata. Tak jak, to nie wprowadza się tak jak aplikacji na smartfona, prawda? Nowych rozwiązań infrastrukturalnych. Przebudowa systemu energetycznego, powiedzmy z kopalnego na węglowego na powęglowy, to są dekady. To Wacław Smil doskonale opisuje, jak to wygląda. Jakieś są wyzwania. To jest, jak to się ma do podmiotowości, do tego wszystkiego? Tu warto patrzeć na Ukrainę, bo Ukraina jest takim społeczeństwem łączącym różne poziomy, właśnie z hipernowoczesności wykorzystania cyfrowych rozwiązań, zarówno do właśnie koordynacji zastępowania dysfunkcji państwa, które, znaczy to jest to, co przegapił cały świat, a zwłaszcza Putin, prawda? Myśląc, że to Ukraina jest państwem
że słabość Ukrainy przekłada się na upadłość Ukrainy. Okazało się, że tę słabość Ukraińcy wypełnili kilkoma czynnikami, między innymi kompetentnym wykorzystaniem technologii cyfrowych do koordynacji działań rozproszonych elementów struktury społecznej, tak? Czyli właśnie oparcia na systemu samoobrony i odporności na gminach chociażby, organizacjach społecznych i struktury armii na rozproszonych jakby komponentach, ale właśnie zwiększenie koordynacji poprzez cyfry, więc to jest niezwykle ciekawe, ale właśnie istotą skuteczności tego systemu jest przerzucenie podmiotowości, czyli sprawczości wytwarzania odpowiedzi najbardziej kryzysowych i bym powiedział takich stresogennych zjawiskach jak wojna i zagrożenie po prostu anihilacją, no to okazało się, że ta podmiotowość jest. No, Ukraińcy po prostu się zbierają i wytwarzają odpowiedź adekwatną do zagrożenia, tak? Wypychając wroga, a tam oczywiście korzystają z pomocy świata i tak dalej, ale oni są źródłem tego. I to jest, jeżeli ktoś mi mówi, że to nie jest podmiotowość, zdolność Ukraińców do wytwarzania odpowiedzi na to, co się dzieje, no to musimy zacząć od definicji, co rozumiemy przez podmiotowość. Natomiast niewątpliwie ona tam jest. Jest to podmiotowość rozproszona, bardzo zakorzeniona na poziomie lokalnym, koordynowana w wymiarze państwa, zapewniającym to, że cała ta struktura jest w stanie wytrzymać już od roku ten niebywały stres, jakim jest agresja rosyjska. Więc myślę, że tam warto patrzeć na odpowiedzi na nasze pytania, które, i kończę już, mają, czy te nasze analizy mają jedną wadę, znaczy taką właśnie postoświeceniową, która kiedyś był uniwersalizmem, a dzisiaj to jest taki pooświeceniowy prowincjonalizm. Znaczy my myślimy, że te wszystkie odpowiedzi my tu znajdziemy w tej białej części świata, i że metaversum na przykład Marka Zuckerberga to jest the next big thing, kiedy reszta świata, te parę miliardów ludzi mieszkających w Afryce i tak dalej, mówią o pluriversum, prawda, i pluriversalizmie i szukaniu innych wykorzystań technologii, tych najnowszych, ale do potrzeb, które oni się mierzą w połączeniu z lokalnymi zasobami wiedzy, która nie jest wiedzą taką, o której my tu mówimy, tworzoną metodami, nie wiem, metodologii tam popperowskiej, innej i tak dalej, tylko odwołuje się do trochę innych logik, współgra z wiedzą tą uniwersalną, ale tworzy zupełnie nowe miksy rozwiązań, do których my często nie mamy dostępu przez naszą arogancję i taką, bym powiedział, tutaj eurocentryczną czy zachodocentryczną, no właśnie taką niezdolność do dostrzegania, że życie i myśl jest gdzie indziej niż tam, gdzie my mieszkamy. Bardzo dziękuję. Ale to ja tylko sekundkę, chciałem tylko tak to podsumować i ukierunkować naszą rozmowę, bo przykład Ukrainy jest super ciekawy, bo faktycznie przeżywa jakiś rodzaj przy całej tragedii triumfu podmiotowości. I tutaj się pojawia też w tej wypowiedzi chyba to, o czym Pan też pisał w swoich esejach, czyli ta antykruchość, czyli to właśnie takie jakby spłaszczenie struktury, oddanie decyzyjności na niższe poziomy, które tak naprawdę skutkuje właśnie tym, że Ukraińcy potrafią się dzisiaj bronić i utrzymać tą strukturę państwową. Zarządzanie rozproszone. Tak, zarządzanie rozproszone. I Pan o tym pisał, więc może warto o tym powiedzieć, jako może właśnie jakiegoś rodzaju recepcie też na ten kryzys. No i tu też trzeba przyznać też, że ten wstrząs, o którym mówił profesor Zybertowicz, był tu potrzebny. Nie gotowanie żaby, tylko wstrząs właśnie po to, żeby tą podmiotowość wyzwolić. Natomiast ja chciałbym się odnieść do tego, co Pan Edwin mówił na temat energii, która jest matką, czy też tym, na czym jest osadzony system złożony. Oczywiście złożoność staje się coraz bardziej złożona tylko wtedy, kiedy generuje dodatkowe zasoby energii na swoje podtrzymanie. I tutaj się całkowicie zgadzam, że bez rozwiązań w tej sprawie cały system złożony, który wytworzyliśmy my, po prostu ludzie, ulegnie załamaniu. Zresztą wielokrotnie w historii się to zdarzało. Niestety po polsku się nie ukazała książka pana Taintera o upadkach cywilizacji od strony właśnie takiej analizy od strony energetycznej. Natomiast to, na co ja chciałem zwrócić uwagę, odnosząc się zresztą do tematyki artykułu, na kanwie którego ta dyskusja się odbywa, to jest to, że jeżeli tworzymy tą sieć przyczynową świata, to jej napędem
w takim sensie, jak ona się po prostu kształtuje i czy ona jest w stanie wytwarzać tą energię wystarczającą na swoje podtrzymanie, jest właśnie informacja. Natomiast ta informacja w taki sposób dostępna, jak to jest w tej chwili, służy bardziej nie rozwiązywaniu problemów, tylko nakręcaniu emocji. Natomiast emocje powodują, że człowiek staje się ślepy na fakty, zmniejsza się przestrzeń na myślenie krytyczne, a u ludzi, gdzie odległość między silnym bodźcem a reakcją jest w ogóle krótka, a społeczeństwo potrzebuje i jednych, i drugich, to w ogóle ta przestrzeń znika. A jak nie ma przestrzeni na myślenie krytyczne, a w głowie tylko huczą emocje, to nie ma możliwości znajdywania rozwiązań. Nawet nie można dobrze zidentyfikować problemów. I w konsekwencji, dopóki nie poradzimy sobie w jakiejś formie z tym nadmiarem informacji, z tym, żeby go racjonalizować, żeby te emocje umieć wygaszać i nie rozbudzać tych emocji, a tych, którzy rozbudzają, obdarzać brakiem po prostu zaufania i niechęcią społeczną, no to ja nie widzę innej możliwości. To nie będzie gotowanie żaby, tylko w jakimś momencie dojdzie do kolejnego uproszczenia systemu, tym razem bardziej katastrofalnego niż te zdarzenia, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, jak pandemia czy zapaść finansowa. Pewnie nie sądzę, żeby przeładowanie emocjonalne było bezpośrednią konsekwencją przeładowania informacyjnego. Tutaj dużą rolę pełni wiedza stopniowo nabywana przez ostatnie kilkadziesiąt lat już bardzo szybko o tym, w jaki sposób skutecznie wpływać na zachowania ludzkie poprzez rozmaite bodźcowanie. I gdyby nie odkryto tych konkretnych technik, to przy analogicznym poziomie zalewu informacyjnego moglibyśmy wcale nie mieć takiego rozemocjonowania na skalę globalną. Zgadzam się. O tym też pisałem. I kto wykorzystuje te techniki dzisiaj? Którym to daje jakąś przewagę polityczną, biznesową, jakąkolwiek inną. Nie? Teraz wielkie pytanie jest, w jaki sposób albo sprawić tak systemowo, żeby ta sama wiedza, której nie zakryjemy, nie cofniemy tego odkrycia, nie dawała im tej przewagi, albo w jaki sposób siłą to powstrzymywać lub filtrować. Podatek od rozbudzonych emocji. Oba te rozwiązania wydają mi się wysoce idealistyczne, żeby nie powiedzieć utopijne, czyli nie widzę racjonalnej ścieżki do ich zaprowadzenia. Nie? A jeśli chodzi o intuicje Edwina z rozwiązaniami ukraińskimi, zastanawiam się, w jaki sposób można by je przenieść, przeskalować na problemy globalne w przypadku właśnie kryzysu energetycznego czy na przykład kryzysu klimatycznego. Bo to, co ma Ukraina, to ma jedność celu. Znaczy oni wszyscy rozproszeni w tej swojej podmiotowości, oni mają ten sam cel. Ale w momencie, kiedy stawiamy sobie takie zadanie jak zapobieżenie kryzysowi energetycznemu, gdzie sam powiedziałeś, że mamy radykalne różnice już w poziomie cywilizacyjnym, który zależy od poziomu korzystania energii i materiałów, pomiędzy poszczególnymi częściami świata, gdzie rozmaite podmioty mają rozbieżne dokładnie cele, nie? To w jaki sposób by to tymi metodami można osiągnąć? Nie mam pojęcia. No, to jest zasadnicze pytanie, którego niestety jedna z możliwych odpowiedzi to jest taki, że po prostu, że model, który ćwiczą Ukraińcy jako społeczeństwo nowoczesne par excellence, jeśli chodzi o pewną tradycję, kontekst z technologiami, sposób zarządzania i tak dalej. Ten los, jaki oni, jaki muszą się zmierzyć, może nie w tak brutalnej wersji jako konfrontacji z wojną, ale dekompozycji cywilizacyjnej może się rozlać na cały Zachód. I że to po prostu, i że to będzie ten strzał. Ratunek przez katastrofę, następna wersja. To jest, bo jeżeli nie odpowiemy pozytywnie, znaczy jeżeli zignorować od 50 lat, ignorujemy, dzisiaj wiemy, że nawet korporacje naftowe ostrzegały jeszcze, w latach 60. jeszcze Exxon uprzedzał o możliwości, o konsekwencjach zmian klimatycznych na podstawie danych, które oni mieli, wyprodukowali, a potem jeszcze w latach 70. ta wiedza prowadziła do pewnych rozwiązań adekwatnych do zagrożenia. To się wszystko zmieniło w latach 80. Dlaczego są różne Marcin Piórkowski ma swoje na przykład koncepcje, dlaczego w pewnym momencie zmieniliśmy trajektorię i weszliśmy na wielkie tak zwane przyspieszenie, bo przecież największa, znaczy nawet jakbyśmy już popatrzyli, ile wyemitowaliśmy i jaki poziom autodestrukcji nastąpił od 2006 roku, czyli momentu, kiedy Al Gore napisał tą swoją niewygodną prawdę. No to jest ponad 40% emisji jest od tamtego czasu, 2006 roku, prawda? Czyli wiedząc już wszystko,
robimy dokładnie na odwrót niż potrzeba. Ponieważ nie ma tego jednego podmiotu my. Tak. Każdy patrzy. No i to jest problem, w związku z czym być może nie ma innej alternatywy niż jednak przejście do optimum przez dekompozycję. No niestety nie jest to miła wiedza, ale chodzi o to, że to jest największy problem oczywiście dla naszej cywilizacji, dlatego miliarda ludzi mieszkających w tych warunkach, dlatego że no, jak to mówią, Achille Mbembe pisze w swojej książce, teraz zapomniałem jej tytułu, najnowsze, które napisał, właśnie, że Afryka też jest społeczeństwem postapokaliptycznym. Też inaczej patrzą na problem. Oni patrzą na przyszłość z optymizmem, dlatego że co najgorsze, co im się wydarzyło po kontakcie z obcymi. Oni, Marsjanie u nich już wylądowali kiedyś i zniszczyli ich cywilizację. I oni teraz jakby szukają jakby przyszłości w oparciu właśnie o miks technologii, kultury przedkolonialnej i tak dalej, prawda? Afrykański futuryzm jest źródłem. Oni są ostatnimi, którym można racjonalnie wytłumaczyć, to przestańcie się rozwijać. Nie, oni wiedzą, że muszą się rozwijać, żeby zapewnić przetrwanie no, swojej populacji, tak? Tylko że szukają, łączą różne. Wiedzą też, że niemożliwe jest, są na tyle realistami, że osiągnięcie poziomu takiego jak tak powiem, no, że Lagos nigdy nie stanie się Londynem, że prędzej właśnie Londyn w 2050 będzie przypominał Lagos w 2050, prawda? I to jest ich źródło optymizmu, prawda? Więc a my natomiast nie jesteśmy w stanie oczywiście tego przyjąć. Panie profesorze, chcielibyśmy wrócić do technologii, prawda? Dwie rzeczy. Na chwilę wrócę do technologii, bo przestrzegałbym przed tym romantycznym spojrzeniem na podmiotowość Ukraińców. Bo najpierw Jacek tak nie powiedział, że tu jest, tak powiem, jeden cel, ale w tle jest, w konturach tej podmiotowości są bezwzględne i skuteczne ukraińskie służby bezpieczeństwa, które pilnują, żeby ta podmiotowość z wyjątkiem korupcji przy zamówieniach militarnych, na co przymykają oczy, żeby ta podmiotowość mieściła się w pewnych konturach. Jest to podmiotowość w pewnych konturach. Te kontury są wyznaczane z jednej strony przez świadomość celu, jakim jest przeciwnik, a z drugiej strony przez działające w tle, ale bardzo wyraźnie, kiedyś to ktoś opisze, ukraińskie służby bezpieczeństwa. Więc jak, panie Edwinie, chciałby pan, żeby ta mutacja podmiotowości była importowana na zachód, to razem z tymi służbami bezpieczeństwa, bo bez nich to nie zadziała. To że tak powiem, na otrzeźwienie tego romantycznego spojrzenia na tą podmiotowość. Ale punktem ciężkości moim zdaniem jest coś innego, bo ja kupiłbym całą tą narrację energetyczną, oczywiście termodynamiki nie przeskoczymy, przynajmniej nie znamy teorii, które by pozwalały nam ominąć ograniczenia termodynamiki. Może lepiej. Mogę sobie wyobrazić taką teorię ograniczeń, w której termodynamika jest wąchkiem gardłem do rozepchnięcia, ale pomijmy to, bo to wchodzimy na metafizykę prawie. Zatrzymajmy się przy tym elemencie analizy, że stworzyliśmy cywilizację, która zawala się pod ciężarem swojej złożoności nie od strony poznawczej, czemu poświęcam trochę uwagi w tej książce, tylko pod strony braku zasobów. Cywilizacja jest zbyt złożona, żeby mieć wystarczającą ilość zasobów energetycznych. Otóż w tych, i mówi się oczywiście, pokazuje się różne ścieżki rozwiązań, ale najmniej bodaj promowaną ścieżką rozwiązań jest radykalna zmiana strategii konsumpcji i marketingu. Tam, jeśli ktoś z Państwa umie liczyć energię, ja bym chciał, żeby ktoś policzył. I jakie byśmy mieli zmniejszenie obciążenia zasobów energetycznych planety, gdyby brutalnie wycofano się przez wszelkiego sztucznego postarzania produktów, gdyby wrócono na technologię produktów długotrwałych. Ja pamiętam informację sprzed bodaj 30 lat, że Porsche w latach 70. opracowało model samochodu, który bezusterkowo miał 20 lat funkcjonować. Już technologicznie to było wtedy możliwe, ale z powodów społeczno-ekonomicznych nikt tego nie chciał wziąć, bo oczywiście zatrudnienie chociażby w zakładach motoryzacyjnych by poleciało na łeb nasz. Gdyby tą technologię, gdyby ten wzór zastosowano. Dalej, chorobliwe formy hiperkonsumpcji. Zobaczmy, ile mamy zbędnych rzeczy niezużytych, ile mamy butów i różnych rzeczy. Czyli, ale w tle co jest? W tle jest socjologia i psychologia.
bez wstrząsu społecznego nie widzę możliwości skutecznej inżynierii, która by mówiła, zmieniamy wzorce konsumpcji. Opakowania nie muszą być 4 razy większe od produktu. Ktoś, nie wiem, czy ktoś to policzył, ile na opakowaniach, ile na zbędnym marketingu, ile na darwinowskim wyścigu reklamowym tracimy. Ja mogę sobie wyobrazić, chciałbym po pierwsze, żeby ktoś policzył, czy ta strategia dawałaby istotne w skali globalnej oszczędności. Intuicja mówi mi, że tak, ale chciałbym, żeby ktoś to policzył. A jeśli tak, no to wtedy oczywiście trzeba przyjść do socjologów, politologów, psychologów, żeby powiedzieli, jak przy minimalnej ilości ofiar ludzi w cudzysłowie przekonać, czyli przez serię kontrolowanych wstrząsów, dać im do zrozumienia, że skończył, że ten wzorzec konsumpcyjnego życia się skończył. Z różnych powodów, które chyba większość Państwa się domyśla, bo tu są osoby nieprzypadkowe, wiemy, dlaczego na tą strategię się nie kładzie nacisku, a położono nacisk na strategię odchodzenia od węgla. Z powodów, które nie są moim zdaniem racjonalne. Jest jeszcze prostsze rozwiązanie, znaczy teoretycznie proszę, w praktyce moim zdaniem niemożliwe. Znaczy po prostu, gdy porzucić całą wiedzę zyskaną o technikach generowania potrzeb. Bo ogromna większość tych biznesów, które się bardzo najlepsze, z perfekcyjnych pod względem zyskowności, są te, które siedzą na bardzo dużych marżach. Istnieje wysoka korelacja pomiędzy wysoką marżowością i tym, że wygenerowaliśmy potrzebę, której jesteśmy władcami i ją zaspokajamy, mając tą swoją marżę, prawda? I te wszystkie modele, to Apple na tym siedzi i perfekcjonuje skazę tam 16, 17 iPhone'em. Po cholerę ci 17 iPhone, nie? Ponieważ no, została w tobie wbudowana potrzeba, nie przeżyję, jak nie będę miał tego nowego iPhone'a. Nie? I gdyby sobie teraz przeprowadzić taką redukcję, ile tak naprawdę tych rzeczy zostało w ten sposób wygenerowanych, prawda? No to był od razu zeszło wiele razy więcej niż to, co przed chwilą pan profesor mówił. Nie? Tylko do tego, żeby coś takiego zrobić, nie wystarczy jakaś rewolucja socjologiczna, kulturowa, tylko musielibyśmy totalnie zmienić cały system gospodarczy, bo wtedy musielibyśmy powiedzieć, że zysk nie jest najważniejszy i nie możesz dla osiągnięcia zysku wykorzystywać metod, które wszyscy znają i twoi konkurenci też by wykorzystali, gdyby tylko mieli okazję. Jak coś takiego zaprowadzić? Nie mam zielonego pojęcia. No ale to jest problem, ale dochodzimy do problemu nie nowych źródeł energii, tylko pewnej inżynierii społecznej, która zachowuje demokratyczność razem z radykalizmem. Jak wiadomo, demokracja do radykalnych rozwiązań się niespecjalnie nadaje, ale być może jest to jakby ostatni dzwonek, że jeśli nie będzie pewnego konsensusu, najpierw jakiejś części elit, a potem ludzi, że trzeba zmienić koncepcję człowieka, że źródłem godności nie jest to, czy mamy designerskie stroje, gadżety, samochody i tak dalej, tylko źródło godności, czyli konkurencyjności międzyludzkiej, której z naszej nauki nie da się, z naszej natury nie da się wyplenić, muszą być ulokowane w inny sposób. Ja się instynktownie boję takich wielkich, odgórnych projektów redesignu człowieka. To ja bym chciał w takim razie, nawiązując do tego, co powiedział pan Jacek, zapytać, jak możemy siebie samych redesignować na poziomie takim naprawdę zupełnie personalnym, w sensie jak skorzystać na cyfrowej rewolucji, czego unikać, a jeśli ktoś chce się pokusić, to proponuję też zapytać o to, jak na tej dużej skali tak naprawdę, gdzie możemy sobie, w jaki sposób możemy zatrzymać to, co się dzieje. Rozumiem, że na poziomie takim osobistym jesteśmy w stanie to zrobić i może każdy z panów tak naprawdę ma jakieś swoje metody, żeby sobie z tym radzić, a jeśli ktoś chce się pokusić też o to, jak możemy to zrobić na poziomie wyższym, społecznym, jeśli można. Chciałbym za chwilę oddać też głos tak, tutaj pytania do publiki. Dwa słowa krótkie po odniesienia do tego, co mówił profesor Zybertowicz. Ta doktryna szoku pod tym tytułem, już tą książkę wydała Naomi Klein, gdzie elity zarządzają po prostu społeczeństwem pod wpływem różnego rodzaju szoków, bo wtedy społeczeństwo godzi się na podejmowanie pewnych działań, które wcześniej uznawało za zbyt ryzykowne. No w moim odczuciu ta inżynieria społeczna nie prowadzi w dobrym kierunku, ponieważ prowadzi do działań w kierunku złudzeń, którymi żyją elity.
Natomiast jeśli chodzi o maksymalizację zysku, no pytanie tak naprawdę, czym jest zysk? Co jest punktem odniesienia? Starałem się pokazać po nowoczesności, że te miary, którymi oceniamy współczesny świat, czyli produkt krajowy brutto, pieniądz oparty o zadłużanie po prostu przyszłych pokoleń i krzywa rozkładu normalnego Gaussa, który nie ma zastosowania w świecie, którego dotyczy, przynajmniej w tej części świata, w którym rządzi po prostu złożoność, są miarami fałszywymi. W związku z tym również fałszywą miarą po prostu jest w takim po prostu układzie zysk, ponieważ nie ma do tego zysku punktu odniesienia. Ta kalkulacja, którą wykonuje jakaś firma, tak naprawdę jest kalkulacją dotyczącą pewnych punktów odniesienia, które wcale nie są prawdziwe. I brak tych miar, które korespondują ze złożonością, do których można się odnieść w sposób zgodny ze strukturą przyrodą świata, jest jedną z chorób współczesnego świata i bez niej trudno będzie po prostu wykorzenić ten nadmierny konsumpcjonizm. Rozumiem, co pan mówi, ale nie rozumiem koncepcji jakiejś twardej weryfikacji prawdziwości tych miar. W jaki sposób miałby coś takiego nastąpić? Obecnie weryfikatorem zysku jest po prostu rynek, który jest oczywiście jakąś grą umowną, ale w ramach tej gry umownej istnieją twarde znaczniki. Jeżeli w raporcie kwartalnym firma pokazuje taki czy nie inny zysk, to idą do góry akcje tej spółki, ja je mogę wtedy sprzedać zyskiem i mam pieniądze w kieszeni. Starałem się pokazać i teraz w swoim artykule, że produkowanie pudełka, które jest zawinięte w papier, które jest zawinięte w celofan, które jest zawinięte w kolejne po prostu pudełko, czyli produkowanie śmieci też jest po prostu zyskiem i wzrostem PKB. Produkowanie marnotrawstwa też jest zyskiem i wzrostem PKB. Okej, ja teraz pan mówię w ramach tych wiersz, które przyjęliśmy, politycznych, rynkowych, jakie są twarde weryfikacje tego, czy to jest zyskowne, czy niezyskowne. Można by zaproponować inną grę i w ramach tej innej gry możemy sobie wymyślić jakieś inne twarde znaczniki. Ale wtedy by trzeba wymyślić takie warunki, w których ta gra wyprze tą. Ja nie widzę tych warunków w tej chwili. I to głównym jakby punktem sceptycyzmu mojego dla rozwiązań pana profesora jest to, że jeżeli będziemy mieli takie narzędzia, metanarzędzia, które pozwolą nam z góry przez elity kierować w ten sposób rozwojem człowieka w ogóle, społeczeństwa, pewnej części cywilizacji, to my zarazem stworzyliśmy narzędzia, które mogą zrobić analogiczny sposób znacznie więcej złego. Kto będzie kontrolował to, do czego się używa tych narzędzi? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytania. Kim my jesteśmy tutaj prowadząc tę dyskusję? Przyjmijmy, że znajdujemy kamień filozoficzny, znaleźliśmy złote runo rozwiązania. I co? W jaki sposób uruchomimy proces wcielenia w życie tego rozwiązania? Pomijając elity? No nie. Pomijając tych, którzy rządzą algorytmami, które decydują o nastrojach społecznych? Jak to sobie wyobrażasz? Ale to jest takie postawienie pytania z rodzajem poddania się, bo my przyjmujemy za oczywiste to, że to już są nasi władcy i my musimy tylko w jakiś sposób negocjować sposoby porażki wobec nich. To jest pytanie, czy w warunkach zarządzania światem przez emocje, o tym pan pisze, i na podstawie postępu poznawczego o tym, jak te emocje działają, jest w ogóle rewolta możliwa. No. Co pewien czas, jak gdzieś są jakieś zadymy, w Polsce chociażby strajk kobiet nie tak dawno temu, to ludzie o nazwijmy to instynktach lewicowych aż dygoczą z radości, że może wreszcie nowy świat się wykluwa, prawda? No a teraz powstaje pytanie, czy w świecie, gdzie każdy może przeżyć swój orgazm w kontakcie ze smartfonem, prawda, bo jest w ogóle potencjał na rewolucyjną mobilizację. No bo znowuż technologia jest. Próbuję odpowiedzieć na pytanie. O, dziękuję. Pan troszkę też odpowiada na pytanie profesora Zybertowicza, bardzo przyjrzy się, co się wydarzyło w 2022 roku, poza wojną oczywiście, która zdominowała naszą uwagę, ale to jest wielka też konfrontacja z rzeczywistością właśnie cyfrowego, całego tego konsorcjum wielkich gigantów, które w ciągu paru miesięcy straciły ponad 3 biliony dolarów na giełdzie. Stosuje wielka korekta,
konfrontacji z naszymi wyborami jako konsumentami. Znaczy Mark Zuckerberg na przykład tworzył swoje metaversy i modele biznesowe, zakładając, że pandemia była wielkim przyspieszaczem zmiany właśnie konsumenckiej w kierunku rozwiązań zakupowych i tam wszystkich takich. Okazało się, że nie. Po momencie, kiedy zależały wszystkie restrykcje pandemiczne, wróciliśmy my jako ludzie do realu, do chęci kupowania w sklepach, do chęci spotykania się, do chęci... No tak, no dane, takie są dane po to prostu. To nie jest tak, no, są, inflacja, to było tak, że wahadło poszło bardzo, cofnęło się, ale nie do takiego samego poziomu. Ale dynamika zmiany, nie, bo oczywiście, że przechodzimy powoli, ale nie nastąpiło przyspieszenie w związku z pandemią, tylko powrót do dynamiki przedpandemicznej, jeśli chodzi o na przykład transfer do wirtualnej rzeczywistości. Ja bym polemizował, bo tam było duże przeszacowanie tych spółek ze względu na zaległe. Ale poczekaj, ale ja mówię o danych zachowania konsumentów. Musiały spaść. Poczekaj, ale krytykujesz nie to, bo ja mówię o zachowaniach konsumenckich. Są badania, które pokazują ewidentnie powrót do zachowań realnych, odejście i dynamika przejścia na... To było między innymi istotnym elementem właśnie jeśli chodzi o Zuckerberga, tak? I jego przesadzowanie dynamiki rozwoju e-commerce, który dla niego jest kluczowym, jeśli chodzi o reklamę i tak dalej. Jeśli chodzi o Amazon, to jest ciekawa rzecz. To jest firma, która wydała w roku finansowym, tam inaczej mierzony niż kalendarzowy, w 2022, 67 miliardów dolarów na badania i rozwój. Proszę sobie wyobrazić, Polska wydaje jako państwo, wszystkie podmioty zaangażowane, 34 miliardy, ale złotych. Jedna firma 67 miliardów i spadły jej przychody. Znaczy, czyli znowu inwestycje, to jest największy inwestor w sztuczną inteligencję. Nie Microsoft, nie ci co tam chatbota. Oni tylko, mają ogromne dochody z baz danych. Tak, ale okazało się, że nie wzrosła jakby mimo tych nakładów gigantycznych. Znowu okazało się, że ten mechanizm, właśnie ten silnik innowacyjności się zatkał i nie przekłada się z kolei na power marketingowy, który by nas jako konsumentów zachęcił do intensywniejszego korzystania z oferty, jaką Amazon oferuje. W związku z czym mamy wielką korektę w tym świecie cyfrowym, na której główną przyczyną jesteśmy my jako konsumenci. I to jest dla mnie bardzo optymistyczne. I teraz oczywiście nie ma jednej odpowiedzi na te pańskie pytanie, czy profesora Zubertowicza, bo to jest mocno osadzone w kulturze. Każda kultura, inaczej Czesi na to reagują, inaczej Francuzi, inaczej będą Polacy, czy jeszcze właśnie inaczej, nie wiem, Rosjanie pewno, nie mówiąc o Chińczykach, prawda? W związku z czym tu bym nie szukał uniwersaliów, bo to po prostu jest mocno zakorzenione. No, Francuzi są na przykład takim fenomenem, który społeczeństwa, które mimo zmiany te cyfrowej w ciągu ostatniej dekady zwiększył ilość czasu poświęconego na wspólne spożywanie posiłków. Prawda? Czyli dla Francuzów ciągle istotnym jeszcze elementem. Bardziej? Jeszcze bardziej? Tak, jeszcze bardziej. To ma dla nich znaczenie. Konwiwializm, jak oni mówią, jest podstawową kategorią społeczną. Podobnie jest u Koreańczyków. W południowej Korei, w hipernowoczesnym społeczeństwie, Koreańczyk nie wyobraża sobie jedzenia samotnie. Tylko nawet w gry komputerowe, jak jeszcze były modne, te PC bangi u nich, czyli kawiarnie internetowe zapewniające odpowiednią infrastrukturę do gier, grali, siadali razem przed komputerami i grali w sieciowe gry oczywiście, żeby jeszcze się w tym sieci spotykać z innymi. Więc to są mocne jeszcze idiomy kulturowe, które tak szybko się nie zmienią. One na pewno najwolniej będą się zmieniać. Natomiast ostatnio żywo muszę profesorowi Zubertowiczowi, gdzie zgadzam się, że zna się pan na pewno znakomicie na służbach specjalnych, natomiast dosyć dobrze zna się na społeczeństwie ukraińskim i oczywiście służba bezpieczeństwa działa w Ukrainie, podobnie jak znakomicie działa wywiad wojskowy, który jest, on jest animatorem w większości tych operacji specjalnych od mostu Kerczyńskiego i tak dalej. Te służby są w konflikcie, jak to zwykle bywa, między służbą bezpieczeństwa a służbą wojskową, ale to na pewno nie jest ta służba bezpieczeństwa ukraińska, nie działa w taki sposób, jak pan to przedstawił. To znaczy ona jest skuteczna, natomiast nie jest bezwzględna, dlatego że po prostu nie ma możliwości w ukraińskim społeczeństwie takiego działania. Tej służby i to poza tym samo zarządzanie społeczeństwem ukraińskim jest niezwykle ciekawe, poza właśnie istotną decentralizacją, na przykład wolnością debaty. Oczywiście jest, media są te kontrolowane przez ośrodek władzy i one oczywiście starają się, posługując również narzędziami propagandy, budowa i ducha, ale cała prasa internetowa jest absolutnie wolna. Nie ma cenzury, znaczy jest cenzura wojenna dotycząca obszarów, tam gdzie się toczy wojna, nie ma cenzury stanu wojennego. Znaczy, debata jest absolutnie wolna. Krytyka prezydenta
Zełenskiego jest nieustanna. O korupcji, której ostatnio słyszeliśmy, od ponad miesiąca się pisało w mediach. I otwarcie z przykładami i tak dalej. W związku z czym, natomiast ostatni moment, to jest taka ilustracja, co rozumiem przez tę podmiotowość, ten ostateczny moment podmiotowości, który się ujawnia. To jest taki moment sartrowski w Drogę do Wolności, on o tym pisał. To jest jedna dla mnie wstrząsająca zresztą ilustracja z Chersonia. Przed wojną, zgodnie z badaniami socjologicznymi, to było najbardziej, obok Mariupola, inne miasto bohater, najbardziej prorosyjskie miasto. To socjologowie ukraińscy zgodnie na podstawie badań powiedzieli. Teraz, no wiemy, Cherson wyzwolony w tej chwili, no ale jeszcze przed wyzwoleniem, Jurij Kerpatenko był dyrygentem orkiestry symfonicznej tamtejszego teatru muzycznego i dramatycznego. No i okupanci wydali mu dyspozycję, żeby no, dla wojska rosyjskiego zagrał tam ze swoją orkiestrą. Odmówił i zginął. No to jest ten moment, nie Służba Bezpieczeństwa mu to nakazała, odmowę. To po prostu był jego wewnętrzny wybór. I oczywiście nie życzę nikomu, żeby musiał z takimi wyborami się konfrontować, decydować o tym, co zrobi lub czego nie zrobi, ale to pokazuje, że jest ten próg ciągły naszego wyboru, naszej wolności, naszej podmiotowości. Skrajny, bezskrajny, ale pokazuje, że... Ale ja nie mówiłem, że jej nie ma, tylko powiedziałem, że te kontury są wyznaczane także przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie, no ona uczestniczy, ale nie ma takiego wpływu, jak tu pan naszkicował, bo po prostu, po prostu nie, takiej możliwości nie ma. Przy strukturze ukraińskiego społeczeństwa, właśnie sposobie, przy decentralizacji, sposób podejmowania decyzji, nie ma tylu agentów Służby Bezpieczeństwa. No to by na froncie są jeszcze potrzebni ludzie. Także... Natomiast ja chciałbym wlać trochę otuchy w serce pana profesora Zybertowicza, który mówił tutaj o... Ale dla mnie ta Ukraina to jest tylko niuans w tym kontekście. O smartfonie i orgaźmie. Mogę powiedzieć o dwóch rzeczach. Z jednej strony przytoczyć cytat, aforyzm Mikołaja Gomeza Dawi, który napisał tak, że niektórzy próbują ludzi sprowadzić do ekonomii i seksu, natomiast człowiek jest daleko bardziej przerażającą bestią. Ale z kolei, żeby od strony pozytywnej, no to przytoczę to prawo, w którym, na które powołuje się w swoich artykułach, mianowicie prawo Goodharta. Ono pokazuje, że wszystkie działania podejmowane przez elity z doktryną szoku po prostu i tak dalej, no prędzej czy później tracą swoją moc. I gra nie toczy się o to, czy elity po prostu zwyciężą, tylko gra toczy się o to, żeby to uproszczenie systemu po prostu, który stworzyliśmy, albo nie nastąpiło, albo nie nastąpiło na tak katastrofalną po prostu skalę, która uniemożliwi nam utrzymanie po prostu cywilizacji i kultury. Tu akurat pozwolę sobie być na ten moment optymistą. Mimo wszystko. Chciałbym, żebyśmy teraz pozwolili zadać pytanie publiczności. Dobrze? Są jakieś pytania? Proszę bardzo. Dobra. To chciałem zadać na razie jedno pytanie. Ponieważ wspominali panowie w dyskusji często o tym kryzysie, jakimś wstrząsie społecznym i tak dalej. I mam wrażenie, że to taka próba analizowania wpływu cyfrowych technologii, czy większej ilości informacji na społeczeństwo w ogóle. Mam wątpliwości do tego, czy to jest przydatny model. Chciałem zapytać, czy potencjalny kryzys nie polegałby właśnie na rozpadzie społeczeństw narodowych. To jest jakby pierwsza część pytania. Drugie, czy widzą panowie jakieś rozwiązania inne niż tam to, co pisze Baladzi, albo reakcyjny autorytaryzm. Teraz wyjaśnię trochę to, co mam na myśli, przez to uwarstwienie społeczeństwa. Na przykład teraz ChatGPT jest takim nośnym tematem i są ludzie, którzy twierdzą, że w branży software'owej, czy w przypadku deweloperów, to sprawi, że ci tak zwani tam 10x engineers, czy takie superstars, jeżeli chodzi o inżynierię, będą 100x engineers.
Tak? I to jest jakby przykład człowieka, który będzie mógł się lewarować nie rozumiem. Technologię. O co chodzi? W której pan nie rozumie? Nie rozumiem. Ja to rozumiem w ten sposób, że ci, którzy są tak 10 razy lepsi niż niektórzy, teraz będą 100 razy lepsi, bo będą wsparci przez sztuczną inteligencję, tak? No i co z tego? Dokładnie. Ja jakby dokończę tutaj myśli, zostawię panom mikrofon. Wynika to z tego, że jakby społeczeństwo się rozkłada Gaussem, no to jest ta nie część... rozkłada się Gauss. Dobrze, to załóżmy, rozkłada się potencjał intelektualny w społeczeństwie i są ludzie, którzy będą bardziej predestynowani do tego, żeby skorzystać z tych nowych technologii i ich jakby różnica potencjału względem szerokich mas społeczeństwa będzie jeszcze większa. Oni lepiej się odnajdą w tym świecie tej cyfrowej rewolucji i tych, załóżmy, przyspieszających zmian technologicznych. Czyli ta elita stanie się jeszcze bardziej potężna, jeszcze bardziej elitarna, a masy będą miały coraz większy problem, żeby poradzić sobie, żeby nadążyć za tymi zmianami, odnaleźć się w tym świecie. Być może pozostanie im tylko konsumowanie spersonalizowanego kontentu, jak w książkach pana Dukaja. Więc no to jest moje pytanie, czy ten kryzys, o którym mówimy, nie polega właśnie na tym głębokim rozwarstwieniu się i rozpadzie społeczeństw narodowych? To jest pierwsza część pytania. Druga, jak, jeżeli zgodzą się panowie z moją tezą, to w jaki sposób można sobie z tym poradzić? Panie Przemysławie, to chyba jest do pana, bo pan pisał o tej zasadzie Pareto, prawda? 80-20 zamienia się w 90-10, tak? No, mogę oczywiście rozpocząć odpowiedź. Myślę, że pozostali panowie też będą chcieli coś na odpowiedzieć. Społeczeństwa ludzi, czyli złożoności, którą tworzą, nie opisuje rozkład normalny Gaussa. Opisuje rozkład potęgowy, natomiast no, pytanie jest o wykładnik. Za czasów Pareto była zasada 80-20. Natomiast bez wątpienia cyfrowa rewolucja spotęgowała te różnice. Pisze o tym Nicolas Nassim Taleb w swoich książkach, które warto poczytać. To już w tej chwili w niektórych sprawach to jest 99 do 1. No pytanie, jakie będą tego konsekwencje? Dla mnie jest oczywistym, że społeczeństwo, złożoność, którą tworzy, musi być w stanie wygenerować wystarczające zasoby na podtrzymanie swojej złożoności. Zasoby energetyczne, o czym mówił pan Edwin Bendyk. Społeczeństwo zdominowane przez jakiś niewielki po prostu ułamek procenta zapadnie się pod swoim własnym ciężarem, prędzej czy później. I pozostaje mieć nadzieję, że mamy w swojej cywilizacji i kulturze oraz inne obszary po prostu świata, inne cywilizacje i kultury mają wystarczający po prostu potencjał, żeby mimo wszystko wybrnąć z tej sytuacji i znaleźć po prostu wyjście na to, żeby generować wystarczające zasoby na podtrzymanie złożoności, czyli żeby jednak działać zbiorowo, bo to nie działanie indywidualne jest w stanie rozwiązywać problemy po prostu złożoności współczesnego świata, ale działanie zbiorowe. Następne pytanie. Proszę bardzo. Ja mam pytanie głównie do pana Jacka Dukaja, bo mówił pan o wiedzy i o tym, jak to wiedza jest jakby istniejącą obiektywnie rzeczywistością, którą odkrywamy. Nie, trochę inaczej. Wiedza jest tym, co nabywamy w procesie odkrywania tej obiektywnej rzeczywistości. Odkrywając ją, nie stwarzamy jej jednym ze sposobów. Gdzieś tam poradzenie sobie z podmiotowością byłoby pójście w stronę poglądu, że my ją jednocześnie stwarzamy, tak. Odkrywamy. A jednocześnie powiedział pan, że jednym ze sposobów wyjścia z obecnej sytuacji byłoby nieużywanie części wiedzy, którą już nabyliśmy, w cudzysłowie jakby zapomnienie tej wiedzy na temat tego, jak można indukować nastroje społeczne czy też emocje poszczególnych osób. I teraz moje pytanie jest takie, czy to nie jest tak, że taka próba skończyłaby się trochę jak wysiłki Greków w celu tego, żeby imię Herostratesa zostało zapomniane?
Tak, ja się zgadzam. Ja tu jestem bardzo dużym pesymistą. Czy wszystkie rozwiązania tego problemu, które przychodzą do głowy, są straszliwymi totalitaryzmami, których nie chciałbym w ogóle prowadzić. Więc jakby nie widzę sposobu naturalnego, organicznego, bo alternatywy to są te rozmaite kryzysy, wstrząsy, jakieś upadki do poprzednich etapów cywilizacji, z których będziemy mogli mądrzejsi o wiedzę o naszej historii iść inną ścieżką. To jest jakby jedyna recepta, co do której się zgadzają ludzie, nawet jeśli z bólem akceptują te straszne tragedie dla całej cywilizacji, bo wszystko inne wymaga zawieszenia niewiary w jakieś utopijne rozwiązania. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, ja tutaj nie usłyszałem żadnego praktycznego ciągu rozwiązań, które by mogły doprowadzić do czegoś takiego. Natomiast ja wcale nie sądzę, wracając do przedniego pytania, że opisana taka rzeczywistość byłaby czymś dramatycznym, kryzysem, nieszczęściem. Mam wrażenie, że to jest ścieżka po prostu do nowego, wspaniałego świata i do tej pory mam mniej więcej 50-50 podział, czy dla ludzi to jest utopia, czy dystopia. Bo jak tak opiszesz w szczegółach, nie używając przymiotników, jakby od razu nie wpadając w wielkie teorie, ten typ życia, taką szczęśliwość nieuniknioną, bohemiczną, to dla większości ludzi to jest okej, okay, nie mają nic przeciwko temu. Szczególnie jak istnieje sama. Prawda? Tak. Więc to wcale nie byłbym pewien, to z punktu widzenia nas, którzy sobie fetyszyzujemy takie rzeczy jak podmiotowość, jakieś wielkie intelektualne koncepty, to są dramaty. A dla ludzi, którzy nie mają co wrócić do ganka i się boją o to, czy dostaną następny czek za pomogą, to okej, okay, dajcie mi to, chcę takiego świata. No tak, to miałem na myśli, bo rozmawialiśmy o tym kryzysie, on nie został zdefiniowany w żaden sposób, a to wydaje mi się jakaś możliwa rzecz, która przynajmniej z perspektywy części społeczeństwa, czy części debaty może być uznana jako kryzys, chociaż ja tutaj też zgadzam się z pana Pogonem. Kryzys można dość łatwo zdefiniować. Jedna z definicji będzie zgodna z duchem publikacji pana Przemysława, ale także tym, co redaktor Bendy pisze, mianowicie, że złożoność systemu przekracza nasze zdolności reagowania na wyłaniające się sytuacje kryzysowe. To tworzy przewlekły chaos, którego wyjście jest tylko przez brutalną fizyczną przemoc, bo przemoc jest wielkim upraszczaczem wtedy sytuacji. Więc taka i rozumiem, że taka ścieżka kryzysu jest traktowana jako możliwa, że prawdopodobieństwo, że ludzkość wejdzie na taką ścieżkę w skali nawet globalnej, nie tylko regionalnej, jest traktowane jako coraz poważniejsze, prawda? Niestety tak. Więc można bazować na inne konceptualizację kryzysu zaproponować, ale to jest jedna, która porządkuje. Dobrze, kolejne pytanie? W obliczu chaosu cyfrowego i rewolucji wirażów, czy jakieś panowie mają refleksje dotyczące edukacji, która właśnie w formie jest niewiele zmieniona od bardzo wielu lat. Dla mnie to jest aktualny temat, co powinniśmy zmienić, jak powinniśmy myśleć o edukacji. Albo czego uczyć dzieci, tak? Czego uczyć dzieci, tak. Na co przygotowywać dzieci. Ja myślę i starałem się to przekazać po swoich tekstach i w tym eseju Świat może działać lepiej i po nowoczesności i w paru innych tekstach, że podstawą do tego, żeby poprawić, żeby dać światu większe szanse jednak na ominięcie tego scenariusza katastroficznego, jest sprawa edukacji. Tam należy, jak sądzę, ja nie chcę się wypowiadać na temat rozwiązań operacyjnych. Zresztą po nowoczesności pisałem, że świat jest po prostu nie jest globalny, tylko jest lokalny, a nauki społeczne mają strukturę horyzontalną, czyli recepty działają w pewnych miejscach tu i teraz, a w innych po prostu niekoniecznie. Natomiast patrząc tak najbardziej po prostu ogólnie, no to z jednej strony to, na co zwrócił uwagę Walter Michel w swoich eksperymentach w tak zwanym teście Marshmallow, czyli jest możliwość, mimo że odległość mentalna między silnym bodźcem a reakcją dla ludzi jest odległością wrodzoną. Jedni ją mają krótszą, drudzy ją mają po prostu dłuższą. To niezależnie od tego, jaką się ma,
to w procesie edukacyjnym warto pracować nad jej wydłużeniem, bo to jest przestrzeń na myślenie krytyczne, czyli na to, żeby zracjonalizować, żeby ten wpływ emocji, które generują sam fakt istnienia cyfrowej rewolucji oraz ci, którzy z tego korzystają, żeby to po prostu ograniczyć. No a z drugiej strony, tak jak Pan mówił, ten system edukacyjny kiedyś był stworzony, żeby wyprodukować urzędników, robotników, żołnierzy, którzy mają realizować pewne recepty, pewne wyobrażenia społeczne na temat tego, co jest właściwe, co jest właściwą heurystyką działania, co jest właściwym paradygmatem. Natomiast współczesny świat, jego zmienność, jego poziom złożoności wymaga od nas nie tyle realizacji recept, co nauczenia się tworzenia recept. I to jest zmiana w procesie nauczania, dosyć fundamentalna. Ona, myślę, że postępuje. Bardzo ciekawie o tym w swojej książce pisał Tess Marshmallow, Walter Mischel, podając przykłady ze Stanów Zjednoczonych, co prawda no sprzed iluś po prostu lat. Takie przykłady są obecne i w Polsce, i w zasadzie po prostu na całym świecie. Natomiast to są bardziej wyjątki niż reguła i to nie jest mainstream. Ten mainstream cały czas jeszcze działa według tego schematu poprzedniego i warto byłoby to zmienić. Zauważmy, że cała edukacja, jeśli byłaby oparta na takich testach, ćwiczeniach, jak ten Marshmallow test, to nie byłaby edukacją w naszym sensie, to byłoby trenowanie charakteru. To jest zupełnie co innego. Znaczy, to polega. Chodzi o to, żeby być w stanie powstrzymać impuls natychmiastowy dla korzyści długofalowej. I tego typu rzeczy to nie mieszczą się w naszym paradygmacie edukacji. To jest zupełnie inny rodzaj kształtowania człowieka, bliższy temu, co rozumiało się przekształtowanie człowieka w starożytnej Grecji, aniżeli dzisiaj. No ja się z tym zgadzam, tak. To jest cenne spostrzeżenie, chociaż punktowe. Ja bym krótko obronił tezę, spróbuję obronić tezę, że tylko przestarzała edukacja, ta jak to rozumiem obecna, która się nie podoba panu i wiele innych osób, jest w stanie ocalić demokrację. Dlaczego? Demokracja wymaga pewnej wspólnoty. Wspólnota jest ufundowana na kanonie kulturowym, czyli na wspólnie podzielanych symbolach i wiedzy o przeszłości i tym, co wyznacza kontury tej wspólnoty. Bez takiej wspólnoty demokracja jest wypukiwana, staje się albo fasadowa, albo przechodzi w jakieś formy autorytaryzmu. I teraz, co robi ta tradycyjna, ta nieudolna, ta szkoła z tymi mało kreatywnymi nauczycielami? Nie uczy kreatywnego myślenia, tak, zgadzam się. Ale wbija starodawnymi metodami uczniom minimum informacji o kanonie kulturowym, który powoduje tą wspólnotowość, że uczeń z Lubuskiego, z Podlaskiego, z Pomorza Zachodniego mają pewne wspólną wiedzę, pewne wspólne wyobrażenia, na czym polega substancja kulturowa. Jak zamienimy tę edukację w kreatywną, w eksperymentowanie różne inne rzeczy, to zniknie jedyny fundament demokracji. Dlaczego? Bo dzisiaj rewolucja cyfrowa zerwała tkankę społeczną w odniesieniu do młodych ludzi w dwóch obszarach. Wertykalnie zerwała, mianowicie nie ma transmisji kulturowej, kanonu kulturowego międzypokoleniowej i rozerwała więzi społeczne między młodymi, którzy się zhiperindywidualizowali, mają hiperfragmentaryczny obraz świata, bo otrzymują informacje, a nie wiedzę. Jak niemiecki filozof koreańskiego pochodzenia Byung Han ładnie ujął w jednym z wypowiedzi dla takiego elitarnego portalu Noema. Z informacji nie układają się żadne prawdy, żadne narracje, żadnych wartości. Wiedza, prawdę przynosi wiedza, która musi być zbudowana w narracji i opowieści. A młodzi są zarzuceni przez smartfony w teraźniejszość i w informacje.
bez zdolności rozumienia tego. I teraz szkoła, nie dając im rozumienia świata, bo nauczyciele tego świata nie rozumieją, przypominam bodaj trzecią tezę Marksa o Feuerbachu. Tak? Ci, którzy mówią, że świat naprawimy poprzez lepsze wychowanie, zapomnieli, że najpierw trzeba, kto wychowa wychowawców. Wiemy, jacy są polscy nauczyciele w swojej masie. Oczywiście są rodzynki, jak w każdym zawodzie, ale zmierzam do tego, że w sytuacji, gdy ani media, ani rodzina, ani Kościół nie jest w stanie przekazać kodu kulturowego, ta przestarzała, niewydolna, siermiężna maszyneria edukacji jest ostatecznym rezyduum wspólnoty, bez której demokracja nie jest w stanie działać. Ja się zgadzam z założeniami, z diagnozą. Tak jest, oczywiście to jest projekt fizy demokracji, tylko jestem bardzo sceptyczny co do możliwości szkoły dostarczenia tego typu bazy. To jest, mam wrażenie, złudzenie wielu polityków, którzy uważają, że przejmą władzę nad programem szkoły, obsadzą ministra edukacji i nagle dzieci w szkołach będą myśleć tak, jak oni zaprogramują. Jest dokładnie na odwrót. Zazwyczaj dzieci myślą na kontrze do tego, co im się siłą wpycha, a teraz w obecnej sytuacji dostarczania kontentu cyfrowego na wszelkie możliwe sposoby bez przerwy istnieje taka narracja, istnieje taki dostarczyciel bazy i to są kontenty kultury cyfrowej, które mają swoje profile. To nie jest tak, że tam jest czysto chaotycznie sprofilowany ten kontent. Widać konkretnie, jakie wartości są układane do jakich narracji i to jest główny dostarczyciel tej bazy, na podstawie której następna generacja wyborców to nie będzie miała głowy. Kanon kulturowy nawet odrzucany przez przekorę wsiąka do głów. Znaczy ja tutaj akurat w pełni się zgadzam z profesorem Zybertowiczem. Trzeba pamiętać, że ta socjalizacja szkolna polega chociażby przez to, że to jest ilość czasu spędzonego w szkole, w murach i w całym miejscu, które nie tylko przez treść. Nawet bierne uczenie się. Dokładnie tak. I zresztą to widać, jak to działa. Dla mnie właśnie przenoszenie tego pełnego kanonu i jego oczywiście aktywne przetwarzanie przez młodych pod wpływem już treści pozaszkolnych, to na przykład protesty przeciwko aktom w 2012 roku, jeżeli Państwo pamiętacie. To było tak, z jednej strony maska Guya Fawkesa jako symbol łączący wszystkich przy przyjęciu doktryny Nowlowa, tak żeby tam byli i anarchiści, i kibole, prawda, razem maszerowali po tych ulicach, właśnie jakby używając tę maskę Guya Fawkesa jako coś, co ich jednoczy, ale drugi bardzo ciekawy był, to był ich znak łączący, znak Polski walczącej z małpą komputerową. Tak, jak pokazują, no, to jest genialne przetworzenie właśnie kanonu kulturowego, tego symbolu, co jest najważniejsze w tej kulturze, jako gest zaangażowania, czyli Polska walcząca z celem walki. Ja dzisiaj teraz skontruję to. Protest przeciwko akta nastąpił wtedy, kiedy obecna władza była w opozycji, a obecna opozycja była u władzy. I narracja o Polsce walczącej w żołnierzach wyklętych była właśnie tym, co było na kontrze. Ona była cool, ponieważ była włącznie w sieci, ale poza obiegiem oficjalnym. Kobiety wiesz jaką mają, Polki walczącej. Ale tak było w tamtym czasie. Ale w tym czasie, w 20 roku mamy znak Polki walczącej przy tej władzy, prawda? Który wykazuje również znak Polski walczącej. Natomiast uwaga do tego, co mówił profesor Zybertowicz. Ja nie widzę sprzeczności między tym, żeby uczyć nie recept, tylko tworzenia recept, a zapewnianiem też tej bazy spójności kulturowej przez szkołę. Tutaj moim zdaniem nie ma sprzeczności. Ja rozumiem, że są jakieś modele edukacyjne, które ten temat po prostu zaniedbują, ale sprzeczności co do zasady nie ma. Nie musi być co do zasady, ale może tak być. Przyjmę ostatnie pytanie tam z tyłu. To już będzie nasze ostatnie pytanie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Ja bardzo króciutko w takim razie. Ja tak z lekkim przerażeniem słuchałem tych wizji o tym, że rozwiązanie mają być te totalitarne. A myśmy nie powiedzieli Państwu całej prawdy, nie? które tutaj zaprowadzą wreszcie porządek i zamiast czekolady w tych kolorowych papierkach, to będziemy wyrób czekoladopodobny z owinięty we wczorajszą gazetę jedli, żeby mniej zużywać. Ale całkiem poważnie, to odnosząc się do tego, co pan profesor Frankowicz powiedział, że dodaliśmy do jakiegoś takiego momentu, gdzie ten kryzys jest tak poważny, że sobie z nim nie poradzimy. No jednak zawsze ludzkość sobie z nimi radziła i tam docierliśmy do jakiejś tamy, a bokiem jakaś tam struga płynęła. I tu bardziej odnosząc się do tego, co pan Jacek Lukek mówił, że czy odpowiedzią na pytanie nie jest, jeżeli w ogóle jesteśmy w stanie do tego dotrzeć, próba
żeby dociec, co jest, czym albo kim my jesteśmy, czyli jakim rodzajem świadomości, co jest istotą tego, że jesteśmy ludźmi. I dopiero gdybyśmy potrafili spojrzeć na siebie z tego punktu widzenia, to moglibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy to, czego dzisiaj doświadczamy, to jest być może jakaś tam zmarszka, która za 500 czy 1000 lat to no, tam jakąś linijkę w podręczniku historii ktoś popisze, czy rzeczywiście coś szczególnego, z czym sobie jako to, co czym albo kim jesteśmy, nie poradzimy i to jest, dotarliśmy pewnie do zrozumienia, jak się tam granica. No, wydaje się, że destrukcja bioróżnorodności to nie jest zmarszką na konstrukcji planety. No to jest piłowanie gałęzi, na której wszyscy siedzimy, to prawda. Żubry wróciły. Tak, ale może być tak, że to rzeczywiście z naszej perspektywy będzie katastrofa, a z perspektywy naszych wnuków, no to będzie po prostu zmarszka historii. To te dwie diagnozy tak się nie wykluczają zupełnie. Dobrze. To dziękuję bardzo panom, dziękuję bardzo państwu.